ty robisz? To tak się zachowuje kolega według ciebie, tak? Tak się zachowuje kolega, co ty robisz? No co ty robisz? O nie, o nie, uważaj! No to Marek, to przecież widziałem! O nie! O nie! Czarny dach, czarne słońce, czarny palec, jak i dolce. Ile suko bym ci dał, żeby móc zapomnieć. Infitujesz ze mną, mała byłaś jak te sprane trampki. Nic już teraz nas nie łączy, na mych nogach mam wetmansy, wiesz. Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje, a po tobie w moim sercu zostały napoje. Piękne ciało. Ty czekaj, bo jest chyba za ciemno. Nie, faulok jest włączony. Nie, jest faulok, to co ty człowieku, jest dobrze. Patrz jak opieprza chrupeczki. A ty co mały chcesz? Tak, chcę mała. Chcesz? Jo, zjadłam mu. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? Wiecie co będziemy robić? No jak nie wiesz co będziemy robić? No nie Karolina wiem. W dzisiejszym odcinku udaje, że jest ze mną w związku. Serio? No. Bo ciebie wczoraj nie było. No nie. Ale nagraliśmy taki odcinek, że ona z nim zrywa. I że zrywa z nim dla mnie. W dzisiejszym odcinku się wszyscy dowiedzą, że zerwała dla mnie z Markiem. W każdym razie musisz po nią iść, bo nie chcę, żeby było to podejrzane. Ona jest w domu. Tak co on robi? Jemi. Dobra, w każdym razie idź po Karolinkę i powiedz, że ma przyjść i udajemy parę. I Marek musi jakoś przez przypadek na to wpaść, że się obściskujemy czy coś. Taki będzie pierwszy krok. Dobra, idź po Karolinkę. Dobra, to lecę. Karolina, Karolina. Co jest? Nagrywam film, ten prank, co mieliśmy nagrać. No tak. No to dawaj, chodź. Dobra, na, dawaj, na dworze jest kamerzysta, czeka na nas. Tylko, że na dole nie zobaczył. Nie no, na górze jest. Hejka, hejka. No cześć, to co, jesteś gotowa, żeby no, dawać parę? No to co, może się przejdziemy gdzieś, żeby tutaj nas nie usłyszał, gdzie on jest w ogóle? Na górze gdzieś tu. Na górze. Nie wiem nawet co robić, w pokoju się zamknął. W każdym razie wiesz jak wygląda film. Udajemy parę, jak Mark będzie patrzeć na nas. Musimy to jakoś ograć i jeszcze się zastanawiam jak to zrobić, żeby się jak najbardziej wkurzył. W każdym razie chodź, pójdziemy, obgadamy to na pokoju. Budzić nie mam. Dawaj ją na ręce. Na ręce? No. Dawaj, może zauważę. Kręgosłupem problemy. Kręgosłupem? Weź powód. Dobra. Co tam? Musimy porozmawiać. Co to za głupie teksty? Głupie teksty. No głupie teksty, nie nagrywaj tego, opuść tą kamerę. No głupie teksty. Jak głupie teksty? No głupie teksty walisz. No o jakie teksty no, ci chodzi? Mamy nagrywać film, no, tak? No. A ty mówisz do mnie, perfidnie weź ją na ręce. No ale co no, co dawać realizmu? No, rozumiesz? Realizmu? No. Realizmu? Specjalnie powiedziałeś tak, żeby ona się, nie wiem, nie. No się przyzwyczaja. Nie rób tak, masz tak nie robić, rozumiesz? No dobra, ale no jeżeli by Marek zobaczył, to wyobraź sobie, jakby realizmu dodało to do filmu. Do ogólnie do pranka. Czy to by było dobre? Nie rób tak, okej? No dobra. O, jest, idzie. O, jest, tam. A co? Zaczynamy? No, ale... Ale... Ale to przy Marku mieliśmy tylko grać. No tak, no ale jak już robimy, no to róbmy to dobrze. To znaczy? No sens jest taki, żeby to wyglądało realistycznie. Po prostu. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł i możemy po prostu tego robić przy Marku, no, no nie wiem. No ja się tak trochę dziwnie czuję, jestem powiem. No w sumie, jak wolisz. No dobra, no to co? Musimy jakoś zwabić Marka, żeby przyszedł. Co, zawołać go, czy co? No nie, bo to będzie zbyt podejrzane, jak go zwabić. On jest na górze, pewnie żadna moment zejdzie. No to schodźmy może do chaty. No dobra. Że ja nie wiem, po coś przyszedłem i będę ją trzymać za rękę. No dobra, to tak od lekkich rzeczy zaczynamy. Tak, od lekkich rzeczy. Wiesz co robisz, tak? Ułapiesz mnie za rękę. W każdym razie czekamy, aż Marek zejdzie, żeby to nie było podejrzane. No troszeczkę pewnie poczekamy. No, znając jego, to trochę poczekamy. Przytnij, będzie schodzić to włącz kamerę, okej? No, dobra, dobra. I się idzie. Co tam? Film nagrywamy. No. Ale co ty zrobisz? No? Jest kamerzystą. Siedzę. Szybko nagrywki. Nagrywasz już? No jeszcze nie no, tak w zasadzie to testujemy kamerę na samym. Dobra, ale bez ciebie nagrywam, tak? A dlaczego bez mnie? No tak, taki film, że bez ciebie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ja myślę, że należ. No weź, ale jeśli nie przeszkadzaj nam nagrywanie filmu, tak? Możesz? No dobra, ale chcesz. Ale dlaczego? No dobra, bo jak jest film bez niego, no to bez niego, tak? Ale wytworzycie duet. No, mógłbyś nadać miejsce do nagrywania? Co? Bo ja nie chcę, żebyś był po prostu w kadrze, a cię będzie widać. Dobrze, ja sprawa, Marek. No, posiedź sobie. Chodź, nagra za mną na górze. To mam nagrać? Nie wręciliście nic wcześniej? No nie, nie, testowałem. Kadr nowy. Tak, nowy kadr. No tak, tak, fajnie światło pada. Powiedz mi gościu, co się odwala. Jak co się odwala? No, nie nagrywaj. Mam nagrywać? Tak, nie. Nie. Nie? Nie. Normalnie nagramy na dole, tylko bez niego. A co nagramy bez niego? No czemu oni się za ręce trzymali? Za ręce? Tak. No nie wiem czemu, skąd ja to mam wiedzieć? No mów serio. No nie wiem, bez kitu, no nie wiem. Jaja sobie robią, tak? No nie wiem, no coś, nie wiem, coś im odbiło może, no nie no wiem. No to się skąd mówi w sesie, że robią takie rzeczy. No ale ja tam nie zobaczyłem nic nienormalnego. Czy co? Dzień jak co dzień. Ej, ale jak zamierzacie sobie jaja robić, no to mówcie o tym wcześniej, tak? To znaczy? No i zamierzacie sobie ze mnie żarty robić, no to mówcie. Nie, spoko, ja mogę się podłożyć. No jeszcze mogę się podłożyć, jak chcecie sobie żarty ze mnie robić, tak? No nie, nie robimy, no. Nie robimy. Nie wiem o co chodzi. Nie no, ale poważnie mówię. Ale my tylko siedzimy,
Nagrajmy w końcu ten odcinek może. Możemy zrobić. To chyba to sobie jakieś jaja z nas robisz. Możecie się trzymać za rękę, ale. Nikt się za rękę nie trzymał. Ale no bez całowania, tak? Możemy sobie zrobić takie. Ale no nikt się za rękę nie trzymał. Ja mogę się podłożyć pod film. Ale nikt się za rękę nie trzymał, Marek. No dobra, w każdym razie. Nieważne. Do ciebie nagrywam, tak? Bo ja mam się inny pan. Wiesz, on ma tam sam w siebie siedzieć? No nie, niech sobie robi co chce, tylko żeby cię bardzo skarż nie było. Nie wiem, schowaj się gdzieś. Idź sobie na teraz. Nie rozumiem tego naprawdę bardzo. A co ja w ogóle miałem nagrywać? Bo ja zapomniałem. No nie wiem, bo ja po prostu przyjechałem, kazali się przyjechać, no to nagramy coś w końcu. Nie znam scenariusza. Czy nie nagrywam się jednak? Czemu? A czemu? No i jutro nagrywam coś. Dlaczego? A co dzisiaj? No dzisiaj nic. Ty i dzień wolny? Nie no, dzień wolny, inne rzeczy porobię. Tylko dzisiaj nic nie robimy, tak? To raczej nie w twoim stylu, bo... Ty chory jesteś, czy co? Serio, czekaj. Nie, zostaw. Nie, ale Marek... Idzie ze mną? Nie, Marek, zostaw mnie. No chodź. Marek, zostaw mnie, zerwaliśmy przecież. Dobrze, nie. No chodź. Marek, zostaw mnie, to już jest koniec. I co, wolisz tutaj siedzieć? Tak, wolę tutaj siedzieć. Dobra, wytłumaczyła ci? Wytłumaczyłaś mu? Wszystko. Wiesz co masz zrobić? Co mam zrobić? Wytłumaczyłeś to, czy nie? No, to wiem. Masz no iść do Marka, my będziemy leżeć na trampolinie z Karoliną i masz powiedzieć razem z szoferem, tak? No. Oskar, wszystko wiesz, tak? No ja wiem. Macie powiedzieć, że my się przeporamy na trampolinie i że kamerzysta nie powinien się tak zachować i że kamerzysta to frajer. Mam ciebie wyzywać, tak? Tak, wyzywaj, nie normalnie mi wysyłaj tak. Aha. Jakbyś, wiesz, był zniesmaczony całą sytuację. Ale on to łyknie przecież, jak ja cię będę wyzywał. Ja mu powiem jeszcze, że nagrywam to, żeby mieć dowody na ciebie czy coś, żeby wrzucić. No, że jesteś zniesmaczony całą sytuacją. Rozumiesz, co chodzi? Że tak się po prostu nie zachowuje przyjaciel. No. Tak powiedz. Ja powiem, zobacz jak robi. Tak się przyjaciel nie zachowuje. Co to ma być? W każdym razie my idziemy z Karoliną na trampolinie. Ty idziesz do góry, do Marka, do pokoju. Dobra. I mówisz mu to. Tylko, że on ma pokój po drugiej stronie, tak żeby chciał go przeprowadzić do mojego pokoju. Dobra. A reakcja, co? No. Sakra. Będzie śmiesznie. No, dobry prank. No. Co tam szofer w życiu? Jak no leci? Dobrze. Jaką dupeczkę mam, jakbyś chciał fajną? Ja ty masz bo mówiła, że ci się podoba. Nie, znaczy, nie. Że ty się jej podobasz. Nie, no ja nie mogę. Ja nie możesz? Dziewczynę mam. Nie, no to będzie dobrze. Marek, na pewno jest w pokoju? No jest w pokoju, no na pewno. I jak to ma wyglądać? No dawaj, kładź się na nią czy coś. Albo ona ciebie, niech siada. O, no. Nie ma siąść? Nie tak długo? Nie, to on będzie dobrze. On jest tak wkręcony, że wiesz. Ale co, że ona na mnie? Tak. Nie zabiję za to. Nie, czemu? Ja życia nie będę miała, ludzi. No to co, dawaj, siedź. No dawaj. To jest trochę taki cream. Dlaczego? No nie wiem, no. To jest dobry pomysł? To jest mój pomysł. Moje pomysły są najlepsze zawsze, przyznaj szofer. No tak, kuski wypaliły. Kozy wypaliły, tak? Więc to też wypali. Siadaj na nim. Dawaj, reality będzie. Nie mogę z tego, to będzie tobie zabije człowiek. No dobrze, no. Siadaj na kamerzystę, dawaj, siadaj. Daj sobie zabiję za to. Będzie śmiesznie. Dobra, róbmy to, ale dobra, poczekaj, to jeszcze na niego nie siadaj, żeby nie było krępująco. Pochadzać tak, żeby nie. Dobra, to pokażmy, zejdźmy i potem ja pójdę i jak on już będzie patrzył na was, to wtedy znowu na niego skoczysz. Dobra, dawaj. Dawaj, pokażmy jak to wygląda. Zobacz, pokaż, ja tu popatrzę jak to wygląda w monitorze. Dużo lepiej. No dawaj. Na grubę. Jak on tu zejdzie, ci przysięgam, że się na mnie rzuci. Ale dobra, obronimy cię. Dobra, chcesz, to się obronimy. No. A mnie? Dobra, no damy radę. Dawaj. No dobra, dawaj, właśnie. Tak. No co to jest? No to ma być prank? To ma być prank? O! Ojej, jak on to zobaczy! Widzisz to, Joker? Widzisz to? Jak on to zobaczy? Ej, dobra, cicho musimy być w miarę, bo... Myślę, że jak jest w Kubańczyk w odcinku, to nie ma beki. No zobacz na to, Dobra, to co, lecimy? Dobra, to my idziemy po niego, tak? Dobrze. No. Tylko grzecznie. Dawaj, chodź, szofer, Maruś, chodź na chwilę. Cześć. Słuchaj, ale coś ci muszę pokazać, bo jest masakra, nie? Przecież. No chodź, się pokażę coś. Chodź, próbuj. Ja to może nagram, nie? Żeby zobacz, było... Zobacz, Marek, zobacz co tam się dzieje. Zobacz, czy ty to widzisz? Co za... Czy ty to widzisz, kto tam jest? Co to? No nie widzisz, co tam się dzieje? Ale faktycznie, to ja myślałem, że oni się coś przewidzieli. Ja myślałem, że coś się przewidziało ci, że cię za ręce trzymają. Co? Zobacz, co tam się dzieje. Czy ty to co widzisz? Odwala? Zobacz, co oni robią na tej trampolinie? O co chodzi? Nie wiem, no tak się cieszą. Klejemy go? No nie wiem, no widzisz, tak przyjaciel się nie zachowuje, nie? To jest frajer, jak, no. Masakra. To jest moja dziewczyna. No i zobacz. Zobacz, jaka zadowolona jest. Dobra, lejemy go? No nie wiem, no ale zrób co uważasz, no. Dla mnie tak się przyjaciel nie zachowuje, nie? To weź mu coś zrób. Dojdziemy na drugi, ale to jest twoja dziewczyna, no to ty powinieneś
miałeś pokazać się prawdziwy mężczyzna i zareagować, no. Ale no co, dobra, Maruś, ale jak coś to pomożesz? Pomogę. Idziemy na dół? Trzeba mu strzelić porządnie. Ale idziemy na dół. Się nauczył, Debbie. Idziemy na dół. Czy to ma sens? Chodź, chodź. Zobaczę jeszcze co ty robisz? No tak się zachowuje kolega według ciebie, tak? Tak się zachowuje kolega, co ty robisz? No co ty robisz? O nie, o nie, uważaj! No co ty, Marek! Przecież widziałem! O nie! O nie! O nie! O nie! O Jezu! Gdzie jest ten Debbie? Trzeba go zatłuczkę! A ty co? Karolina! Co ty robisz? No co ty robisz? Jak uciekają? No a gdzie jest ten Debbie? No nie wiem gdzie on jest. Kamerzysta! Chodź! Pogadamy! Za śmieć. A ty co? Opuszczasz się? Ziro? Kamerzysta! Z gówno warta! Chyba ty. Tyle warta co dzi***a! Ty! No puszczasz się z nim, tak? Ja się puszczam! A co robiłaś? A ty co robiłeś ze wszystkimi tymi laskami? O. Ja? Tak! Gdzie jest ten frajer? Ja nic nie zrobiłam! Kamerzysta! No jak zwykła dzi***a. Tyle ci powiem. A ty? Gównowarta. A ciebie jak można nazwać? Co ty robisz? Ile lasek miałeś? Ile? Ja? No? Ani jedne. Tak, ani jedne. Dobra, no szofer, i co teraz, co? Tak? Zróbmy tu cięcie, zajdziemy zaraz kamerzystę i co, z nim pogadamy. Co, wy jeszcze pokręcicie? No, no to sobie jaja robicie, tak? Czy co? Nie, no nie jaja, no. Nie, no po prostu nagrywam, żeby były po prostu w razie czegoś. Jaja sobie robi ze mnie? No nie, nagrywam to po to, żeby później się nie wyparł. Rozumiesz? No weź przestań. O co? No dobra, dobra. Jaja sobie zrobię. Dobra, robicie? robię cięcie. Nie robimy jaj. To po cholerę mnie nagrywasz. Sprawa jest. Po co mnie nagrywasz? No po prostu. Nic się nie wydarzyło, a ty się awanturujesz, jakby nie wiem, co się stało. Jak nic się nie wydarzyło? Nic się wydarzyło. I nie wchodź nawet tutaj. I co, wkurzony jest? Wkurzony, mega. No widziałeś jak lata po chacie? Gdzie on jest? No nie wiem, wszędzie gdzieś tam szukać cię coś, wiesz, oszalał. Mam pomysł kolejny. Może przegięliśmy. Nie, spokojnie, mam kolejny dobry pomysł. Dobry prank. Wiesz jak mam pomysł? No. Co, jakbyś przyniósł jemu, jej telefon z naszymi wiadomościami? No to było już zabójstwo, nie? Tylko nie wiem jak to zrobić. Ale to on będzie widział, że dopiero zaraz zaczęliśmy pisać, nie? No nie wiem. Na iMessage nie widać. No sumie. No to moglibyśmy tak zrobić. No to powiesz mu, że znalazłeś na tym. No dobra, no ale jak to, żeby to było realne. No właśnie, bo tak to wiesz, to od razu się skapnie. Nie, bo widać, że to wiem. To zróbmy tak, żeby to on znalazł. To ty jak chcesz zrobić, żeby on tak zostawić po prostu gdzieś na stole. A, że ty znasz kod, że ty znasz kod. Do telefonu? Tak, że ty znasz kod do telefonu. Ale wiesz co, on chyba też zna ten kod. Już nieraz patrzył jak go wpisuje. No ale może nie zapamiętał. No nie wiem. Ale jak coś to będziesz znać kod, dobra. Piszemy wiadomości, jakie wiadomości? Się dzisiaj wieczorem. Dobra, nie, cześć słodka. Mówcie o wczorajszej nocy. Dobra, cześć słodka, odpisz mi coś. Nie, to będzie za grube. Ale intrygi, co? Masakra. Ona szaleje, jak na końcu powiemy, że to prank. Cześć kochanie, dobra. Słuchaj, dzisiaj w nocy. Samer, dzisiaj w nocy. Dzisiaj weź tylko moja, dzisiaj tak jak wczoraj. Nie wiem. No, weź tylko moja, księżniczka, tak jak wczoraj. Tylko moja. Mój karmelku. Tak, na zawsze ale twój. To już taki cringe wychodzi. Czekaj, dawaj, że go zdradzała już wcześniej dużo. No robimy to. Szkoda, że tak długo ukrywaliśmy. Dobra, no. Bez kitu. Tak. Daj z nim. Nie, mam dosyć ukrywania. A, no tak, przecież. Szkoda, że... No napisz, że mam dosyć ukrywania się. Szkoda, że tak długo musieliśmy czekać. Na ten moment. Dobra, poszło. Boże. Nie wiem jak u ciebie. Dostałeś? Może dlatego, że mamy to słabego. W każdym razie no musisz coś odpisać, że okej, widzimy się wieczorem tam, gdzie zawsze. Tak napisz. Ja, to za grube. Ale myślisz, że jak bardzo się denerwuje? Tak szczerze. No oszaleje według mnie, oszaleje. Nie. Oszaleje strasznie. Już teraz jest spieniony, biega, wiesz. Ale on nie widzi nas, to? Nie, no gdzie ma nas widzieć, jak on siedzi w pokoju z drugiej strony. Patrzcie na wiadomości. Dasz radę zrobić przybliżenie? No, widać. I co, i po prostu zablokować? I powiesz, że siedzimy tutaj, na paletach sobie. Dobra. A ty zablokujesz telefon i powiesz, że może byś sprawdził jej telefon. Szofer, mój kamerzysto, idziemy. Ty. Zobacz. Idealnie to wygląda, co? No, ściskuję się. Kuska, je trawkę. My prankujemy Mareczka. Piękny dzień, piękna pogoda. Dobra, zauważam go, czekaj. Marek! Marek! O, na chwilę, zobacz. To już jest dramat totalny, nie? Ale na własne ryzyko, nie? Ale co jest? No chodź, na własne ryzyko. Chodź, zobaczysz. To ważne dosyć jest chyba. Tylko nie krzycz od razu głośno, nie? Ale to na własne ryzyko, zobacz. Zobacz, Marek. Zobacz, co tam się dzieje. Zobacz, co tam się dzieje. Widzisz, co tam się dzieje? No. Ja rozumiem. Nie, czekaj, Marek. Czekaj. Rozwalę gościa, bo jeszcze jedną rzecz mam dla ciebie, zobacz. No zabijecie człowieku. Zobacz, ale poczekaj, zobacz, co mam tu. No, co nawet nie reaguje na to? No proszę mnie zostaw. Ale zobacz, co mam. Patrz, co? Widzisz to? Co? To nie jest warto. Zobacz, jak ona jest puszczalna. No zabiję go teraz. Marek, chodź. Ale chodź, Marek. No co? Ale przeczytaj. Ale zobacz sobie. Zobacz sobie ten telefon. Co? Przeczytaj sobie wiadomość. Jej telefon, tak? No, przyznasz kod.
Zobacz, jakie wiadomości. Mówią, że do 20. Jejka, cześć słodka. Czekaj, ale kto pisze? Tam pisze do niej? No, wariatka pisze. No... Cześć słodka. Co ty? No. Niemożliwe. No mówię ci, no to zobacz. To jest jego numer? No zobacz. Jaki on ma numer? Sprawdź sobie. Nawet jeśli nie on, to już w ogóle. Wszystko się jego zgadza. Numer. No. No mówię ci, to ona jest nie warta niczego już. To po co ty się denerwujesz? Jak ona ale jest no nie warta, ona robi takie rzeczy. To, tak? Ona robi takie rzeczy. No chodź to! To jest nie warto. Taki kozak jesteś, że moją dziewczynę podrywasz, to chodź tu! No chodź tu! Ale ona mówi, że już nie jest. Taki mądry jesteś, tak? No to chodźcie tutaj obydwoje. No Marek, ona cię nie chce. Chodź tu! Ty poważny jesteś? Jeszcze w tym miejscu? No i co? Masakra. No nie chcę cię, po prostu. Co za śmieta? Masakra, nie? I co, nie przyjdziesz, tak? No nie przyjdę, ja tutaj wiesz. Zostaw ją! Przestań, Marek. To jest zwykła s***a. No, widzę. No. Skąd się biorą takie dziewczyny? Dramat. No puść ją! Ja go kurde, nie mam butów. Kamerzysta, uciekaj lepiej do lasu. Co ty, Marek? No chodź tu! Marek! Marek! Chodź Marek, to bez sensu. Ja ją kochałem. No kochałem cię, a ty co zrobiłaś? Ty kochałeś mnie? Ty śmieszny. Jak ty się zachowywałeś w stosunku do mnie? No co ty najlepszego zrobiłaś? Ja też cię kochałam, Marek. Ja naprawdę cię kochałem. Marek, ja też cię kochałam, ale jak ty, mnie potraktowałeś? No ja ci wybaczę to, że to zrobiłaś, ale no, chodź. Problem jest tutaj, że ja nie wybaczę ci tego, co ty zrobiłaś. No chodź, kochanie. Bynajmniej nie w tym momencie, Marek. Ale co ja ci zrobiłem? Marek, ja go kocham. Takie życie, Maruś, no co? Chodź, Maruś. Dobra, szofer, ja myślę, że to trzeba już zakończyć, tak? Bo to już jest bez sensu. No kończmy to, no. Kończmy to nagrywanie, to wszystko. No. A po co wy to kręcicie? Nie wiem, no bo wszystko kręcimy zawsze, no to już. Zawsze to jakiś film. No Marek, ja też kiedyś byłem z kobietą 4 lata i ze mną zerwała, no takie życie, no Boże, no. Nie wiem, zajmij się czymś, no. Nie znajdę nigdzie innej. Jakąś pasję, zapomnij o tym. Ale nie znajdę nigdzie innej dziewczyny. Znajdziesz, tego kwiatu jest pół światu, Maruś, normalnie. Dobra, szofer, już, kończ. Za mocno, nie, za mocno. Mi się podobało. No, i jak wyszło? Jak? Grubo. Marek płacze, załamany jest. Aż tak? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, nie? A co jakby zrobić takiego pranka, że go zwiążemy? I no lećmy z tym, nie mówmy może o tym w ogóle, no, lećmy dalej. Ja faktycznie jest aż taki załamany. No nie wiem, no. Ja bym dalej poleciał z tym prankiem. Dalej jeszcze grubiej. No ale co teraz zrobić? Nie wiem, macie ale co? Związać? Związać i co? Związać. Związać go. 24 godziny jak... Co? Co swoje. Dalej się będziecie spotykać czy co? No nie no, pytamy się co oni w ogóle robią, co oni planują na życie. Swoją dziewczyną no, kurde, nową. Masakra, nie? Wiesz co? Bo poniżej jakikolwiek zachowań. Tak grubo, ale on się przejmuje, zobacz. To co, związujemy go i 24 godziny patrzę na to, jak mnie zdradza dziewczyna. Związujemy. 100 tysięcy łapek w górę, 100 tysięcy łapek w górę. Znaczy tak będzie, że 100 tysięcy łapek w górę. Czy wbijecie, czy nie wbijecie, to i tak to zrobimy, bo nie możemy nagrać, bo jutro wlatuje film, więc musimy dzisiaj w nocy nagrać. Jutro wlatuje film z tym, jak ona z nim zrywa. Także on nie może się niczym dowiedzieć. No, to tak robimy. To do zobaczenia Państwu. Widzimy się w następnym odcinku, w którym związujemy Marka i Marek będzie patrzeć przez 20. Jeszcze ile? Przez 24? Bo chyba 24. No, wszyscy robią 24. Może mu skrócimy troszeczkę. No, odcinek będzie się nazywać Patrzę, jak moja dziewczyna zdradza mi z kamerzystą przez 24 godziny. No, tak. Do zobaczenia Państwu. Idę na trening.